Vladek, najmilszy wampirek na świecie, to beletrystyczna seria książek dla dzieci. Autorką tej serii jest Brytyjka Anna Wilson, a zilustrowała je Katrin Dust. Z kolei na język polski Vladka przełożyła Anna Alochno-Janas. Główny bohater tych książek, mały wampirek Vladek, pochodzi z bardzo starej, szanowanej i zacnej wampirzej rodziny. Jednak Vladek nie pasuje do pozostałych członków swojej rodziny. Nie chce on w ludziach budzić strachu, a co więcej, chciałby ich poznać i zaprzyjaźnić się z nimi. A największym marzeniem Vladka jest pójść do szkoły i tam poznać prawdziwych przyjaciół. Niestety, w miejscu, w którym mieszka, w ponurym zamczysku, nie ma szans na poznanie kogokolwiek. Dlatego też pewnego razu Vladek wymyka się z domu i udaje się w kierunku szkoły. Ale jeśli chcecie wiedzieć, jak potoczy się szkolna przygoda Vladka i co na to wszystko jego rodzina, koniecznie sięgnijcie po książki z serii Vladek, najmilszy wampirek na świecie. W tych książkach Anna Wilson mówi nam o takich problemach jak problem braku szacunku, problem tolerancji. Na przykładzie Vladka autorka pokazuje, że każdy z nas chciałby mieć przyjaciół, chciał, aby nasze środowisko nas akceptowało i szanowało. Książki te to bardzo ciepłe, wzruszające opowieści, w których również nie zabraknie dobrego humoru. Dlatego serdecznie polecam Wam tę serię.